Japonia jest znana jako kraj wschodzącego słońca, ale mogłaby być znana również jako kraj śpiewających lalek lub niebieskiej sygnalizacji. A to nie jedyne, co sprawia, że to zupełnie inny świat. Przygotujcie się na odkrycia. 1. Kwadratowe arbuzy. Wynalazł je w latach 70. pewien grafik, aby lepiej mieściły się w lodówce i łatwiej dało się je kroić. Japońscy rolnicy hodują je w specjalnych pojemnikach, by uzyskać pożądany kształt. Ponieważ są dość drogie, ludzie kupują je raczej jako element dekoracji. 2. Kąpiel w makaronie ramen. Kurort spa Yunessun w Hakone oferuje swoim gościom niezwykłą możliwość pluskania się w rosole na wieprzowinie z dodatkiem makaronu ramen. Choć dla wielu może się to wydawać kompletnym absurdem, Japończycy wierzą, że taka kąpiel korzystnie wpływa na skórę, gdyż rosół na mięsie wieprzowym jest bogaty w kolagen. 3. Dziwaczne smaki KitKata. Papryczka chili, wasabi, słodkie bataty, pieczona kukurydza, soja, słony arbuz, mango, zielona herbata. To tylko niektóre z długiej listy smaków KitKata w Japonii. Który chcielibyście spróbować? Dajcie znać w komentarzach. 4. Sztuczne jedzenie. Artyści tworzą to jedzenie z plastiku lub wosku i wygląda równie pysznie co realnie. Wiele restauracji wykorzystuje atrapy jedzenia do pokazania potraw w witrynach i przyciągnięcia wygłodniałych klientów. Takie repliki kosztują zazwyczaj dużo więcej niż oryginał. 5. Wyspa królików. Okunoshime, by przeprowadzić na nich kilka testów. Jednak później zwierzęta wypuszczono i szybko zaczęły się rozmnażać. Obecnie wyspa jest nimi wypełniona po brzegi i przyciąga mnóstwo turystów. 6. Maszyny Purikura. Zdjęcia z budki są niczym nowym, ale Japonia dodała swoje 3 ekscytujące grosze do tego doświadczenia. Ich budki fotograficzne zwane Purikura pozwalają na natychmiastową obróbkę zdjęć, dodawanie tła, śmiesznych naklejek czy napisów. Możecie także wysłać kopię zdjęcia bezpośrednio na telefon albo do toalety, o ile macie ją podłączoną do Wi-Fi. Nie trzeba będzie wychodzić. 7. Upychacze. W trakcie godzin szczytu stacje metra i kolei japońskiej są bardzo przepełnione. Dlatego niektórzy pracownicy stacji zatrudnieni są tylko po to, by upychać ludzi w pociągach tak, by zmieściło się ich jak najwięcej, zanim zamkną się drzwi. 8. Parking dla parasolek. Przed wejściem do budynku możecie zaparkować i zapiąć waszą parasolkę tak, jak to robicie z rowerem. Teraz macie pewność, że nikt wam jej nie zabierze, a wy nie zrobicie kałuży na podłodze w pomieszczeniu. Wiele budynków rządowych, biur i hoteli posiada takie stojaki na parasolki. 9. Miliony automatów. Japonia posiada ich ponad 5 milionów. To przede wszystkim oszczędność czasu dla tych, którzy pracują do późna w nocy. Co więcej, japońskie automaty to nie tylko batoniki i napoje. Możecie tam kupić praktycznie wszystko, od żywych homarów po bieliznę. 10. Największy mieszkaniec Tokio. W 2015 roku w tokijskiej dzielnicy Shinjuku Godzilla oficjalnie otrzymała obywatelstwo. Władze wydały fikcyjnemu potworowi specjalne zaświadczenie o statusie mieszkańca i złożyły nawet ofertę pracy. Został ambasadorem turystyki. Później zainstalowano łeb Godzilli 52 metry nad ziemią na budynku Toho. Studia, które w 1954 roku wyprodukowało pierwszy film z udziałem Godzilli. 11. Opóźnione pociągi są warte nagłówka w gazecie. Punktualność to w Japonii niezwykle ważna rzecz i stacje kolejowe robią wszystko, by pociągi się nie spóźniały. 5-minutowe opóźnienie oznacza, że kolej musi wydać zaświadczenie o opóźnieniu dla swoich pracowników i pasażerów, którzy nie zdążyli na ważne spotkanie. A jeśli opóźnienie wynosi ponad godzinę, kolej może nawet opublikować oficjalne przeprosiny w prasie. 12. Ciche karaoke. To specjalny mikrofon ze stożkiem, którym zakrywacie usta. Dzięki temu wygłuszacie wasz śpiew. Mikrofon zaprojektowano dla ludzi, którzy nie chcą budzić swoich sąsiadów, albo którzy wstydzą się śpiewania publicznie. 13. Grzeczne mlaskanie. Podczas gdy w wielu innych krajach mlaskanie uważa się za niegrzeczne, w Japonii to sposób na okazanie uznania szefowi kuchni. Jeśli nie siorbiecie w trakcie jedzenia makaronu, kucharz uzna, że wam nie smakuje albo jest zbyt zimny. Siorbcie więc dowoli. Pycha! 14. Chusteczki na twarz. Jedzenie hamburgerów nie należy do najpiękniejszych widoków.
Człowiek prawie zawsze ubrudzi się sosem. Właściciele pewnego fast foodu wynaleźli ciekawe rozwiązanie, serwując hamburgery ze specjalnymi serwetkami. Goście, którzy wstydzą się bałaganu podczas jedzenia, mogą zakryć nimi twarz. 15. Zlewy oszczędzające wodę. Są umieszczone bezpośrednio nad toaletą. Idea jest prosta. Najpierw myjemy ręce, po czym woda ze zlewu zapełnia pojemnik w toalecie i tam jest używana powtórnie. Dzięki temu oszczędzacie wodę, korzystając z niej dwa razy. Dobrze, że nie działa to w drugą stronę. 16. Dziwny majonez. Nie, japoński majonez nie ma jakichś niezwykłych składników, ale Japończycy nie dodają go do sałatek, mięsa czy kanapek. Zwykle używają go do polewania lodów lub naleśników. Mniam, czekoladowe lody z majonezem, sama słodycz. 17. Drzemki w pracy. W japońskiej kulturze przysypianie w miejscu pracy, czyli inemuri, uznawane jest za oznakę pracowitości i bycia zaangażowanym w swoje zadania. Inemuri jest tak powszechne, że nikt nie bierze tego za złe. Niektórzy wręcz to udają. 18. Najkrótsze na świecie ruchome schody. Znajdują się w podziemiach galerii handlowej More w mieście Kawasaki. Mają zaledwie 5 schodków i 83 cm wysokości. Jeden mały krok dla człowieka... No i to by było na tyle. 19. Restauracja z jedzeniem w puszkach. Jedzenie z puszki może nie wydawać się eleganckim posiłkiem, ale w Japonii istnieje cała sieć restauracji, która podaje jedynie jedzenie z puszek. Restauracje są dość popularne, gdyż klienci mogą wybrać spośród aż 300 potraw z całego świata. 20. Wioska lalek. Wieś Nagoro liczyła kiedyś 300 mieszkańców, lecz dzisiaj żyje ich tam zaledwie 40. Lokalna artystka Tsukimi Ayano wykonała ponad 300 lalek, które wyglądem przypominają dawnych rezydentów. Są poustawiane w różnych miejscach i wykonują różne czynności. Na przykład znajdziecie tam całą klasę lalek, siedzących grzecznie przy ławkach w opustoszałej szkole. 21. Żadnych czwórek. Unikanie czwórek jest typowym japońskim zwyczajem, gdyż numer 4 uznaje się za bardzo pechowy. To dlatego w pewnych budynkach nie ma czwartego piętra. Sklepy nie sprzedają zestawów sztućców dla 4 osób i nie można chodzić na przyjęcia w 4 osoby. 22. Niebieska sygnalizacja świetlna. Zamiast zielonego, na japońskich światłach zobaczycie niebieski. Powód jest czysto lingwistyczny. Dawniej istniało tylko jedno słowo opisujące te dwa kolory. Gdy światła wdrażano do japońskiej komunikacji, z początku były zielone, tak jak wszędzie, ale zieleń nadal nazywano niebieskim. Aby uniknąć nieporozumień, rząd zdecydował o zastąpieniu zielonego błękitnym odcieniem zieleni. No i spoko. 23. Lekcje sprzątania. Japońskie dzieci w szkołach uczą się, jak sprzątać. To część ich programu edukacji. Mopują sale i korytarze, ścierają kurze, nawet sprzątają łazienki. Nauczyciele uważają, że to świetny sposób, aby wychować odpowiedzialnych obywateli. 24. Pociąg z kąpielą stóp. Przejedźcie się kolejką turystyczną Tsudoi, aby przeżyć najbardziej komfortową podróż w swoim życiu. Pociąg ten ma wbudowane kąpiele dla stóp, robione z aromatycznego cyprysowego drewna i wypełnione ciepłą źródlaną wodą, która uśmierzy przemęczone kości. Możecie moczyć stopy i cieszyć się pięknymi widokami podczas podróży z Nagoi do Yunoyama Onsen. 25. Futurystyczne toalety. Toalety w Japonii są bardzo nowoczesne. Aby wykorzystać ich możliwości, dobrze wiedzieć, co oznaczają te wszystkie przyciski. Macie ogrom opcji do wyboru, w tym ogrzewanie siedzenia, polewanie ciepłą wodą, nawet włączenie muzyki. Brakuje tylko lodówki i wtedy już nie ma po co się ruszać z miejsca. 26. Szalone smaki lodów. Japończycy uwielbiają niesamowite smakowe połączenia. Dlatego jeśli macie ochotę na lody z koniną, kaktusem, węglem, atramentem z kałamarnicy, czosnkiem czy skrzydełkami kurczaka, nie ma sprawy. 27. Niezwykłe miejsca parkingowe. Ponieważ Japonia jest gęsto zaludnionym krajem, marnotrawstwo przestrzeni nie może mieć miejsca. Dlatego ich parkingi inteligentnie oszczędzają miejsce. Zaprojektowane są tak jak garaże wielopoziomowe. 28. Hotel robotów. W pewnym hotelu w Nagasaki roboty stanowią duży procent pracowników. Hotel nazywa się Henna, czyli po japońsku dziwne. Te człekokształtne androidy witają gości, sprzątają pokoje, niosą bagaż, robią herbatę i wszystko to z szerokim uśmiechem na twarzy. Oczywiście prawdziwi ludzie także tam pracują, ładują baterie robotów i nadzorują ich codzienne obowiązki.
29. Towarzysz w kafejce. Samotne siedzenie w kawiarni i rozkoszowanie się smakiem jedzenia i kawy to niezwykle popularna rzecz. Ale w krainie wschodzącego słońca naprzeciw Was usiądzie ogromny, pluszowy muminek, żebyście nie czuli się osamotnieni. Hej, jeśli nauczyliście się dzisiaj czegoś nowego, dajcie nam łapkę w górę i podzielcie się tym ze znajomymi. Oto kilka innych filmików, które mogą Wam się spodobać. Wystarczy, że klikniecie na prawą lub lewą stronę i pozostaniecie po jasnej stronie życia.